Dzień dobry Państwu. Dzisiaj temat główny to jest e-learning albo też to, co się wydarzyło w pandemii na uniwersytetach. W moim wirtualnym studiu dzisiaj witam serdecznie Marka Molendę, który jest koordynatorem wydziałowym e-learningu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry. Chciałbym porozmawiać chwilę na temat tego, bo wiem, że Pan ma takie ostre dość widzenie sprawy różnicy pomiędzy tym, co się wydarzało na uniwersytetach w Polsce i na świecie podczas pandemii ciągle trwającej, a tym, co określa się mianem e-learningu. Tak, ja tutaj się zgodzę. Szczerze mówiąc, szukałem przez pewien czas dobrego określenia na to, ale tutaj pomogła mi organizacja Educase, która zajmuje się badaniem e-learningu na świecie i w ich opublikowanym, no nie można powiedzieć, że to jest raport, oni raport taki prawdziwy robią raz do roku, natomiast w takim raporcie z kryzysu, jakby to można było określić, oni właśnie ukuli taki termin takiego kryzysowego nauczania na odległość. I szczerze mówiąc, mnie ten termin bardzo się podoba, ponieważ musimy tutaj też mieć taką świadomość, że oceniając tego typu działania ludzi, którzy pracują w edukacji, nie tylko na uniwersytetach, ale także oczywiście w szkołach na wszystkich poziomach, musimy zdać sobie sprawę z tego, że ten learning, e-learning, i to jest takie słowo główne, słowo klucz, był nieplanowany. W e-learningu z racji na to, że to nie jest naturalny system. Większość osób, które zaczynają swoją przygodę z edukacją jako nauczyciele, to nie są ludzie, którzy mieli bardzo duży kontakt z e-learningiem, nie są też przygotowywani bardzo dokładnie na studiach do prowadzenia zajęć w trybie e-learningowym, więc jest to dla nas wszystkich taka nowa przygoda i tutaj sami twórcy tego raportu właśnie proszą, żeby nie oceniać w taki bardzo krytyczny sposób tego, co się zadziało, i też nie wykorzystywać tego na przykład do różnego rodzaju zagrywek politycznych, ponieważ nie jest to de facto obiektywna ocena e-learningu jako takiego, tylko raczej, no, muszę chyba użyć tego słowa, dosyć desperackich działań, które zostały podjęte w momencie, kiedy zaistniała potrzeba chwili. I w samym tym raporcie... Ja, zostaliśmy nagle wciągnięci, można powiedzieć, w tą czarną dziurę zdalnego uczenia, nauczania. Zostaliśmy wciągnięci w cyfrowy świat w sposób radykalny, no bo przecież przed pandemią mało kto słyszał o Microsoft Teams, czy o Zoomie, czy o Google Classroom i różnych takich rozwiązaniach, a nagle stało się to masowe, prawda? To znaczy masowo uniwersytety w Polsce bardzo dobrze sobie chyba poradziły z tym. Uniwersytet Łódzki zwłaszcza, myślę, tutaj bardzo dobrze sobie poradził. Gorzej ze średnimi szkołami, a fatalnie, uważam, podstawowe szkoły, ale to jest sprawa na dłuższą dyskusję, bo różne są tego przyczyny, prawda? To jest kwestia wykluczenia cyfrowego, kwestia jakichś pokoleniowych zmian też i tak dalej, i tak dalej. No ale wracając jeszcze do rzeczy, co jest takiego dobrego w e-learningu, czego nie można było w taki masowy sposób zastosować w tym czymś, co przetłumaczył Pan jako... Kryzysowe nauczanie na odległość. Kryzysowe nauczanie na odległość. No to kryzysowe nauczanie na odległość można byłoby właśnie takim doraźnym też nazwać, tak jak emergency jest czasami pomocą doraźną po prostu. Tak w tym wypadku, no czy co takiego dobrego jest w e-learningu, czego nie można było w masowy sposób wykorzystać w tym właśnie kryzysowym nauczaniu? To ja od razu powiem, pracując też czasami jako szkoleniowiec, prowadząc warsztaty z e-learningu, zawsze zadaję moim słuchaczom na początku pytanie. Jeżeli w ogóle pracujemy z e-learningiem, to gdzie jest wartość dodana? To znaczy, jak można przekonać daną osobę, że będzie to lepsze niż to, co w danym momencie jesteśmy w stanie zaoferować w klasie? I tutaj oczywiście tych odpowiedzi jest kilka. Po pierwsze i najważniejsze chyba,
e-learning dobrze zrobione, jest w stanie dostosować się do potrzeb studenta, zarówno czasowych, jak i można by powiedzieć przestrzennych. Czyli nie trzeba tracić czasu na dojazdy, można wrócić do pewnych materiałów. Tutaj od razu muszę powiedzieć, że istnieją dwa bardzo różne e-learningi. E-learning synchroniczny, który stara się replikować to, co się dzieje w klasie za pomocą coraz to lepszych narzędzi. Chociaż tak naprawdę już należy pamiętać, że już kiedyś, dawno temu, mieliśmy wirtualne klasy, gdzie wszyscy chodzili awatarami jak w Simsach i to był Second Life. Profesor Sobkowiak tutaj bardzo brylował na tym polu w Polsce, lub powinienem chyba użyć jego nazwy właśnie z Second Life'a, Włodek Barboza, bo tak się nazywał. Natomiast drugi e-learning to jest e-learning, który bardziej przypomina kursy, takie jakie można na przykład kupić na Udemy, Kurserze czy w innych tego typu serwisach, tudzież takie oferowane korporacjom, gdzie materiały są przygotowywane raz w bardzo profesjonalny sposób. Jest studio, są materiały nagrywane, są dodatkowe ścieżki przechodzenia przez tego typu treści. Więc każdy z tych e-learningów może zaoferować coś trochę innego. Ten e-learning bardziej studyjny, taki nagrywany, przygotowywany, tak zwane pakiety e-learningowe, czy też od nazwy najpopularniejszego formatu pakiety SCORM, oferują dostęp do wiedzy cały czas. Można wrócić, przewinąć sobie wideo, można powtórzyć pewnego rodzaju rzeczy. Mają też komponent społeczny, zazwyczaj forum, gdzie jeżeli ktoś nie zna odpowiedzi na dane pytanie, na przykład, które pojawia się w cyklu kształcenia, to wtedy od razu zadaje to pytanie i może uzyskać jakąś odpowiedź od reszty grupy albo też od prowadzącego. Więc tutaj przede wszystkim właśnie czas, przestrzeń, łatwy dostęp do wiedzy, możliwość nieskończonych powtórek, możliwość naprawdę dobrego przygotowania się i także w bardzo profesjonalnych e-learningach własna ścieżka. Czyli ktoś może sobie wybrać, w jaki sposób, na przykład za pomocą jakiego typu ćwiczeń, chce się nauczyć danego zagadnienia. W e-learningu klasowym z drugiej strony przede wszystkim to jest właśnie czas, łatwość dostępu, możliwość zapisania tej sesji, czyli po raz kolejny możliwość podzielenia się tymi materiałami. I tak naprawdę ten e-learning taki klasowy, prowadzony właśnie za pomocą narzędzi wideokonferencyjnych, oferuje kilka takich dodatkowych sztuczek, których nie jesteśmy w stanie zrobić w klasie, jak na przykład szybka ankieta, czy szybkie pytanie rzucone w tłum, gdzie każdy musi odpowiedzieć. Wyniki zbiorcze nam się wyświetlają i możemy zmusić ludzi do bardziej aktywnego uczestnictwa, na przykład w wykładzie, który do tej pory był formą dosyć stacjonarną. No właśnie. To ja chciałbym ten wątek pociągnąć, tej zwiększonej aktywności, bo z jednej strony pisało się już od dawna o tym, że e-learning ma swoje zalety i wady. Jednym z tych wad było to, że na przykład student mógł się poczuć jednak osamotniony, jeśli idzie o ten e-learning taki automatyczny, co prawda dostosowany do czasu i tempa studenta, no ale jednak mógł się poczuć jednak w pewnym sensie zagubiony w tej samotności. Natomiast dzisiejsza publikacja w Times Higher Education, taka bardzo zbiorcza, tam jest kilkunastu autorów piszących o tym, co zrobić, żeby to nauczanie w przyszłym roku akademickim, które na większości dobrych uniwersytetów też będzie zdalne, między innymi Uniwersytet Łódzki także zdecydował się na takie hybrydowe nauczanie, a więc czeka nas kolejny semestr, a być może cały rok w takim trybie. Co można zrobić, żeby te narzędzia wykorzystać lepiej w przyszłym roku czy w przyszłym semestrze, żeby nie popełniać tego błędu, bo no niektórzy traktowali ten zdalny sposób jako jeszcze jeden sposób, żeby na przykład, nie wiem, prace pisemne przede wszystkim oceniać albo żeby po prostu monolog prowadzić przez półtorej godziny przed ekranem. No różne są, jakie są możliwości aktywizacji większego zaangażowania studenta? Tutaj tych możliwości jest oczywiście całkiem sporo. Nawet takie stare, tradycyjne platformy typu na przykład Moodle, który cały czas jest używany i u nas i praktycznie w każdej innej uczelni na świecie, niemalże, oczywiście są wyjątki,
ma całe moduły poświęcone aktywnościom, od wspólnych projektów, nad którymi można pracować w grupach studenckich, poprzez czaty, fora, oczywiście spotkania wideo. To też, co jest teraz dosyć modne, jest już w Zoomie, za chwilę będzie w Teamsach, czyli podpokoje, czyli te tak zwane breakout rooms, gdzie dzielimy studentów na grupy, możemy do tych pokoi zaglądać, możemy z tymi studentami porozmawiać. Oczywiście, natomiast jeszcze jedną rzecz bym tutaj chciał dodać właśnie. Dla wszystkich tych być może, którzy są trochę przerażeni, co przyniesie ten nowy semestr, dla wszystkich także wykładowców być może, którzy będą to oglądali. Pojawiają się takie głosy, z którymi ja się muszę niestety nie zgodzić, że żeby dobrze się przygotować, trzeba bardzo dobrze albo znać narzędzia, albo bardzo dogłębnie nie znać metodykę e-learningową i że to powinny być takie punkty, od których zaczynamy. I to byłoby świetne, gdybyśmy byli studentami, którzy chcą przygotować projekt. Najpierw wykładowca nam przekazuje całą wiedzę i my uzbrojeni we wszystkie możliwe narzędzia przystępujemy do zadania. Natomiast z racji tego, że my jesteśmy wrzuceni już w tę sytuację, ja proponuję uczenie się i przygotowywanie zajęć e-learningowych w którejkolwiek z tych dwóch formuł, o których mówiłem, metodą spiralną albo koncentryczną, to znaczy rozszerzamy spokojnie w każdą stronę. Zacząłbym od metodyki nauczania naszego własnego przedmiotu, niekoniecznie e-learningowej, ale dobrze jest sobie tę metodykę odświeżyć, żeby zobaczyć w ogóle, jakie są wymagania, jaka jest specyfika naszego przedmiotu. Trochę narzędzi, trochę metodyki e-learningowej i szczerze mówiąc, ja bym na miejscu właśnie takiego wykładowcy radził zacząć od tabelki, w której umieścimy sobie wszystko, co chcemy osiągnąć, wszystkie nasze idealne wyobrażenia, czyli chcę osiągnąć cel jeden. Idealnie byłoby zrobić to w ten sposób i potem narzędzia, ale umiem zrobić to tak i tak za pomocą tych i tych narzędzi. I kiedy przygotujemy sobie taką tabelkę, sami zobaczymy, gdzie można by było rozszerzyć na przykład nasz zakres narzędzi, bo to, że istnieje ich mnóstwo, to nie znaczy, że musimy korzystać z nich wszystkich. Raczej powinniśmy być selektywni. I tak samo metodyki e-learningowe też bym pogłębiał powoli, czyli rozwijałbym się po trochu w każdą stronę, a nie skakał na przykład w poznanie wszystkich możliwych narzędzi, które są na rynku, czy wszystkich metodyk pracy e-learningowej, bo to wydaje mi się jest już kwestia lat i tego rozszerzania tego koła, tego kręgu, żeby z tej spirali albo z tych koncentrycznych kręgów wyjść. No właśnie, bardzo mnie przekonuje to ta teza, że metodyka pracy w naszej własnej dyscyplinie czy dziedzinie niewiele różni się w istocie od metodyki e-learningowej. Oczywiście narzędzia się różnią i tak dalej, ale no na przykład zasada tego typu, że jeżeli tylko wysłucham, to zapomnę 90% z tego, co wysłuchałem, natomiast jeśli coś zrobię samemu, to zapamiętam 90% z tego, co zrobiłem samemu, na przykład jeśli zrobiłem to w ciele i własnymi rękoma, i własnym mózgiem, więc takie zasady są uniwersalne, prawda? I w e-learningu też one funkcjonują. Oczywiście i także też narzędzia, którymi się posługujemy i znajomość tych narzędzi powinna być dostosowana do tego, czego potrzebujemy. Tu podam prosty przykład, ponieważ czasami prowadzę warsztaty dla ludzi, którzy uczą chemii albo fizyki. Oni bardzo często potrzebują, prosta rzecz, o której można nie pomyśleć od razu, jeżeli się myśli o tych przedmiotach, potrzebują tablicy, gdzie można zapisać dosyć skomplikowane wzory, kreski ułamkowe i tak dalej, i tak dalej. I na przykład ja tym ludziom radzę, żeby korzystając w Teamsach oczywiście, tak jak i w Zoomie i w wielu innych, jest wirtualna tablica i wtedy radzę im, żeby zapoznali się z metodyką pracy na wirtualnej tablicy, bo ta tablica jest o tyle ciekawa, że można zawsze zaprosić wybranego studenta, żeby też coś nam napisał, to po pierwsze, a po drugie sugeruję im na przykład, żeby zaopatrzyli się, jeżeli nie mają ekranów dotykowych, chociażby w prosty tablet graficzny, żeby łatwo i przyjemnie przez cały semestr pisało im się różnego rodzaju wzory, które będą potem prezentowali. A z drugiej strony na przykład językowcy, którzy uczą właśnie języka i chcieliby chociażby przygotować jakieś zadanie ze zrozumienia ze słuchu, powinni przede wszystkim zgłębić to, jak udostępnić dźwięk z nagrania w spotkaniu wideo, tak żeby to nagranie ze słuchu można było puścić w czasie rzeczywistym i żeby to nie było tak, że studenci chodzą po internecie i szukają klucza odpowiedzi, bo oni ten klucz znajdą, jeżeli to jest nagranie z jakiegoś podręcznika, na którym pracujemy.
Natomiast, żeby mogli to zrobić od razu i żebyśmy na bieżąco mogli posłuchać, wrócić do któryś fragmentów, odsłuchać je jeszcze raz. Więc tak naprawdę wybór narzędzi zależy od naszych potrzeb, dlatego ja to podkreślam. Najpierw należy zdefiniować nasze potrzeby, a narzędzia tak naprawdę są drugorzędne. I to jest tak jak z tablicą. Można zrobić bardzo ciekawe zajęcia z samą tablicą i kredą, a można zrobić te zajęcia potwornie, potwornie nudne. I to nie jest ani wina, ani zasługa tablicy. Już wspomniał pan koordynator takie właśnie, już prawie doktor, mogę... Zgadza się. SP, prawda? Słyszałem, że to już jest niedaleko. Więc wspomniał pan o tym, że sprawa breakout rooms, że ona będzie również nie tylko w Zoomie, ale również w Teamsach. Mnie się ten breakout rooms jednak szczególnie mocno spodobał ostatnio w pandemii w ubiegłym semestrze, z tego względu, że no miałem takie duże grupy 60-osobowe na jednym z wydziałów, które normalnie będąc w klasie dzieliłem na kilka grup, kilkuosobowych. I to wychodziło bardzo dobrze. Tam były wtedy tablice takie, cztery zazwyczaj tablice, na których oni mogli potem przedstawiać swoje wyniki, swoich ustaleń po dyskusji w podgrupach. No i breakout rooms sprawiły, że to się nagle stało też łatwiejsze w jakimś sensie, bo oni byli izolowani w tych podgrupach, mogli potem zaprezentować prezentację multimedialną przy pomocy współdzielenia ekranu. I to się jakoś sprawdzało. Słyszałem, że to Microsoft Teams również ma zrobić, tak? Tak. To będzie też opcja dostępna w Teamsie. Natomiast tutaj muszę jeszcze jedną rzecz dodać, że nie jest to aż taka nowość, jakby się wydawało. Był już wspomniany przeze mnie chociażby profesor Sobkowiak. I to jest kwestia technologiczna tak naprawdę, bo mało kto ma po prostu tak dobry internet, żeby sobie z tym poradzić, ale on prowadził zajęcia i wręcz dawał certyfikaty i był częścią wirtualnego uniwersytetu właśnie w Second Life'ie, gdzie oni budowali sobie klasę. W tej klasie można było pisać na dowolnie zawieszonej tablicy i to, co on pisał na tablecie graficznym, pojawiało się na tablicy. Każdy student lub każdy uczeń mógł stanąć bliżej, żeby słyszeć lub oddalić się na przykład, żeby w swojej tylko grupce porozmawiać z innymi. Widać było, że te awatary rozmawiają, a on na przykład zamiast przełączać się pomiędzy oknami na płaskim interfejsie Zooma czy też Teamsa, pomiędzy oknami grup, on po prostu chodził między grupkami, a dodatkowo oni na przykład jako uniwersytet, jako organizacja bardzo dużo energii zainwestowali w to, żeby szkołę w ogóle ładnie przygotować, żeby to były ładne, nowoczesne klasy, żeby to jest też rzecz jedna, która była wspomniana w tym artykule właśnie harvardzkim, że wchodząc na dany wydział, studenci wiedzieli od razu po atmosferze mniej więcej, czym dana instytucja się zajmuje, nawet jeżeli nie znali tego wydziału wcześniej. I tam jest taki apel, żeby tę atmosferę pewnego rodzaju właśnie taką trudną do nazwania, taką akademickość w cudzysłowie unoszącą się w powietrzu, przenieść także do nauczania wirtualnego, żeby nasycić się w pewien sposób właśnie tymi doznaniami estetycznymi w sumie. I to też już było dawno, dawno temu. Ja to chyba z 7 albo 8 lat temu spotkałem profesora Sobkowiaka na konferencji. On już o tym mówił, ale tutaj trzeba podnieść jeszcze jedną kwestię, ograniczenia technologiczne, prędkość przesyłu, internet w mieście versus internet poza miastem. I tak dalej, i tak dalej. To też jest ogromna przeszkoda, z którą my musimy się niestety nadal liczyć. No właśnie ja na początku 2000, którego roku, to było 2003 rok, spotkałem Marka Turnera, słynnego kognitywnego lingwisty i on mówił wtedy już, że jego uniwersytet, bodajże kalifornijski, jest w Second Life. Ja wtedy go jak na jakiegoś bajkopisarza, no bo u nas wtedy internet to była niestety, to był dopiero zalążek takiego szybkiego internetu, można powiedzieć, który umożliwia takie historie, o których tutaj mówimy, awatary i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście pewnie nas to czeka, jak będzie 5G, i jak będzie, to jeszcze przed nami bardzo wiele udogodnień i technologicznych rewolucji, no ale wydaje mi się, że taka podstawowa technologiczna rewolucja, to ona już się właśnie dokonała
przez pandemię i to rzeczywiście jesteśmy już w zupełnie innej rzeczywistości. Dobrze, no to w takim razie bardzo dziękuję. No, wydaje mi się, że powiedzieliśmy... Bardzo dziękuję. Sporo. Można byłoby pewnie to pociągnąć, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany z Wydziału Filologicznego, to łatwo znajdzie drogę do pana koordynatora. A jeśli ktoś jest zainteresowany na Uniwersytecie Łódzkim, to też pewnie do swoich koordynatorów. A wszystkim innym życzymy udanego roku akademickiego, który już się zbliża wielkimi krokami. I mam nadzieję, że nie będzie, że będzie on lepszy niż ubiegły semestr, bo na pewno to zaskoczenie, które miało miejsce, to ono nie było najlepsze dla nas wszystkich. To prawda. Ja myślę też, że powinniśmy sobie właśnie tego życzyć. I jeżeli jeszcze zostało, a zostało jeszcze, została jeszcze odrobina czasu, to jeżeli ktoś, kto się przygotowuje do tego semestru, ma jeszcze tego czasu właśnie odrobinę, to polecam zaplanować. Zobaczyć, co się chce osiągnąć i właśnie chociażby tą tabelką, o której wspominałem, posegregować sobie trochę myśli, które związane z e-learningiem mogą być bardzo różne. Mam nadzieję, że to wprowadzi jakiś ład w ten chaos. To przede wszystkim wziąć głęboki oddech i spokojnie. Super e-learning nie zrobi się od razu. To jest proces, tak samo jak prowadzenie samochodu tuż po prawie jazdy. Nikt z nas nie czuje się bardzo pewnie za tą kierownicą, natomiast nikt z nas też nie rozpacza, że nigdy już się nie nauczy jeździć. Po prostu jeździmy, aż w pewnym momencie stanie się to tak naturalne, że nawet przestaniemy na to zwracać uwagę. A ja ze swojej strony zachęcam do klikania na linki, które będę umieszczał pod tym materiałem wideo. Linki będą dostępne do dwóch artykułów, o których mówiliśmy tutaj. Jeden ze specjalistycznego czasopisma poświęconego e-learningowi, a drugi z Times Higher Education. Zapraszam wszystkich i do następnego razu. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Do zobaczenia.